Witaj, Bolek! A, goście! Super! Nareszcie! Jak nie przychodzi... No witać. Jak nie przychodzi Mahomet do góry, to przychodzi góra do Mahometa! Cześć, Boluś! Rok czasu, żeśmy się widzieli. Aj, zimno, to dzisiaj rozgrzejemy ci atmosferę. Trzeba coś na tej bukowinie zrobić, że za chłodno jest. No, no zrobimy. Trzeba rozgrzać atmosferę, tak, właśnie. Zrobimy dzisiaj dobry wywiad, popracujemy trochę. Myślę, że będzie dobry czas dla nas. Tym bardziej, że mamy nowe dzieło. Dokładnie. Bolek w jaskini Platona. Wziąłem akwarelę, zrobię ci portret dzisiaj. Super bomba. Będziemy ale się... w tej czapce specjalnej od daków. W dakowskiej czapce. I w koszuli. I w tej koszuli ojcowej? Żeby by, to, ty to proponowałeś, żeby to był oryginał. Dobrze, nie ma problemu. Polak w czapce daków. Ale, ale to zrobimy... To był pomysł? Dobrze, ale ten szkic akwarelowy będzie taki szybki, wiesz, a dobra. Co ja mówiłem, to będzie olej. Okay. Wiesz, to zrobimy tak. To był twój pomysł, mi się bardzo podoba. Jeszcze w stroju ludowym nie mam... Ja myślę, że powinieneś być, bo wtedy podkreślisz swoje pochodzenie rumuńsko-polskie, wiesz, będzie fajne połączenie. No. No. No to co? Zapraszasz do siebie? Proszę. Chodźcie. Chodźcie. Będę muszę. Dobra. Za kulą badania, mimo że jest. Moi drodzy, witam was serdecznie na spotkaniu autorskim z naszym przyjacielem Bolkiem Majerikiem, który jest artystą, rzeźbiarzem, poetą. Mieszka na Bukowinie Rumuńskiej we wsi Plesza. Plesza znajduje się na wysokości 700 metrów nad poziomem morza. 620 jest wejście 620. Do wioski i dochodzi do 997 metrów, największy szczyt nad wioską, czyli jak wyjdziesz na Smereka, jesteś w górach, czyli na tysiące. A to wydarzenie dzisiejsze nazwałem Podróż w humanizm. Dlaczego? Dlatego, że przyjechaliśmy tu specjalnie dla naszego przyjaciela, aby zrobić mu tą przyjemność w sensie głęboko estetycznym i aksjologicznym. Aby wzbogacić ten jego świat poprzez drogę humanizmu. Ja pozwolę sobie przeczytać jedną myśl, którą umieściłem w nowym albumie dla Bolka Majerika. Inne światy ludzkie. Bolek w jaskini Platona. Pozwoliłem sobie zdefiniować humanizm. Humanizm to wielopłaszczyznowy rozwój człowieka, który przejawia się w świadomości o dramaturgii swej egzystencji, co z kolei inspiruje go w wolnym akcie woli do działań przeciwnych tejże dramaturgii, szukając przy tym idei dobra, piękna i pokoju, które są esencją egzystencji ziemskiego istnienia w relacji z drugim człowiekiem, samym sobą i światem rzeczy, w którym przyszło mu żyć. Prowadząc do tego, co Marek tam pisze, ogólnie o mnie i tak, to przyznam się z początku, że jestem człowiekiem, kontrowersyjny. Najtrudniej jest mi żyć, wiecie, z kim? Z Bemlem samym. Kiedyś robiliśmy taki żart na dworcu, miałem takie chwile i teraz mi tu przyszła ta myśl. Czasami po dwóch, trzech dniach ludzie uciekają ode mnie i nie wracają rokami, bo mają już mnie dość. Zresztą przeżyliśmy przygodę w Mostaru, w pole minowym, Marek był zastosowany, tak dalej. Dobra. I wy mówicie, że ciężko jest z Bolkiem przeżyć 3 dni, a ja muszę z Bolkiem żyć cały codzień. Nie, ja mam duże wymagania od siebie. Patrzę, w rzeźbie jestem perfekcjonista. I to przechodzi i na zachowanie się na przykład, jak bycie w tłumie, bo to wszystko musi być perfekt. Znaczy, ja wymagam od siebie, tylko że nie mam prawa wymagać od innych. Bo jeżeli jestem perfekcjonistą w jednym, to jest tak zwana ksywa profesyjna, tak? Że jeżeli jestem dokładny w pewnych rzeczach, no niestety tak się już transformuje, że ja i w społeczeństwie jestem taki, w ogóle, opinie polityczne i tak dalej. Żeby tylko że nie można wymagać od innych, to ciebie, nie? No to jako malarz, też jesteś perfekcjonista. Nie możesz od innego malarza też
wymagać, żeby był dokładny. Dokładnie, tak. Ale najtrudniej mi się żyje z bokiem. Ale podsumowując to, co mówisz, pozwolę sobie przeczytać twój wiersz. Poezjo. Bolek Majerik. Pomiędzy bogów, drzewa i ludzi. Jeden z pierwszych to mi. Dobry tytuł to był. Powstałaś z huraganu moich myśli, jak dziewica ze snu. Rzuciłaś się we mnie i zbudowałaś w mym duchu swą świątynię. Poezjo. Tak, tylko że teraz mam problem. Nie można żyć z dwoma babami naraz. Problem jest, że rzeźba jest tak zaborcza, całą energię mi odbiera, że ja już nie kokietuję z poezją. Nie napisałem już wiersza chyba półtora roku. Ona chce wszystko. Rzeźba daje, ale i żąda. I to jest właśnie ta galeria. Ale ja żałuję za te moje pierwsze kochanka, za poezję, że już nie mogę z nią płodzić żadnego wierszu, bo odeszła, bo ta jest zaborcza. Do dobrej kochanki się wraca czasami. Tak, ale to... A poezja to jest inna energia. Do poezji to musisz mieć inne przeżycie, wiesz. To jest coś innego. A pozwolę sobie teraz wrócić do twojej galerii. Bolkowej galerii. Galeria nazywa się Anioły. Tak jest. Droga do Bolkowej galerii wiedzie przez góry. Karpacką puszczę. Zapomniany wymiar egzystencji człowieka. W mistycznym doświadczeniu czasu. Czasu, którego nie ma i nie będzie dopóki jesteś zjednoczony w swej istocie z samym sobą, gotowy na spotkanie z człowiekiem w człowieku. Ocierając się o mistykę tego miejsca, zastanawiasz się, czy wszystkie determinacje płyną z bytu, czy z czasu, czy obok czynności odnoszących się do doczesności nie istnieje postępowanie odnoszące się do wieczności. Tak jak w twojej sztuce. Przynajmniej ja ją tak odczuwam. Dwa bieguny. Świat materii i świat... I świat ducha, albo świat, piękna. Albo, tak, skończoności, nieskończoności. Tak. Brzydoty i piękna. A dobra. A wiecie, który jest największy mój dramat? Egzystencjalny, jak jestem sam ze sobą i... Czasami się zapada w siebie. No, każdy ma takie, że zapada się w siebie. Najgorsza jest ruina, jak się sypiesz w środku. Nie na zewnątrz. Na zewnątrz to wypijesz kielicha, dostaniesz mordę, będę pójdzie na kochanki. I to jest wyjście z siebie. Ale najgorsze jest imploza, jak we wnętrzu suniesz. Miałem takie doświadczenie, raczej doświadczenie prowokowane przeze mnie. Ja mam ten problem z czasem, co ma Marek. A potem wysądzicie, że ja tyle kuję. Bo się kurwa boję wieczności. Jest lęk przed tym nieznanym, co będzie po śmierci. Ja walczę z nieskończonością, walczę z tym, bo nie wiem, co za tą granicą jest. Mam lęk. Najgorszy lęk jest przed wiecznością. A ja na mojej głowie wyjskę. Marek, jak wiesz, na wejściu do pewnej góry jest piękna kapliczka. Tam jest napis. Pracuj całe życie dla wieczności. Bo ja to robię. Żeby czemu? Żeby po prostu chyba sobie zbawić własne dusze, żeby mieć dusze wolne. No, drogi przyjacielu, przekazuję ci nowy album. Bardzo proszę. I dziękuję sponsorom. Chyba ty jesteś sponsorem. No tak. Tak, tak. Nie ma co się wskazać. Jest milionerem.